Proszę Państwa, pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe. Poker Team Lublin, Ikar Poker Team Lublin, zespół, który zajął czwarte miejsce w turnieju kwalifikacyjnym. To jest chyba drużyna, która sprawiła do tej pory w tym turnieju największą sensację. Z tego czwartego miejsca awansowali do turnieju, w którym spisują się jak na razie bardzo dobrze. Zespół lubelski, godzi się to wspomnieć, w meczach grupowych potrafił sięgnąć po zwycięstwo z mistrzami ubiegłorocznymi, a więc już zespołem, który będzie tym turniejem zdetronizowany, Flying Dragons Łódź. Później wygrana jeszcze z zespołem Superstar Team Białystok. No i w końcu remis w ostatnim spotkaniu grupowym z ekipą Bielszowice Ruda Śląska. Tym samym z 7 punktami wywalczyli pierwsze miejsce. Natomiast ich rywal, ekipa Gloria Victis Warszawa, pokonała Klimek Klimontów pewnie 5-0. Później ulegli Thunders Płock 0-1. Thunders Płock to także objawienie tych rozgrywek. No i zespół ten w ostatnim meczu rozgromił 6-0 Jakubskie Euro Drób Toruń. Kto jest faworytem tego meczu? Trudno powiedzieć. Na pewno lublinianie są drużyną, która jest w stanie wygrać to spotkanie, ale warszawska drużyna ma także ogromny potencjał i proszę Państwa, rozpoczyna się już to spotkanie. Na pomarańczowo zespół Gloria Victis Warszawa, na żółto ekipa Ikar Poker Team Lublin. Warszawska drużyna wygrała 2 spotkania, strzelając łącznie 11 goli, tracąc tylko 1 bramkę. Natomiast zespół ich konkurentów wygrał, jak mówiłem, 3-2, później zwyciężył 2-1 i zremisował 0-0, 5-3, zatem mieli bilans bramkowy zawodnicy tej drużyny. Akcja zespołu warszawskiego. Erwin Sobiech. Przed chwilą z numerem 10. A tutaj już jest Michał Bloch. Ach, niewiele brakowało, a właśnie Bloch w tej sytuacji strzeliłby bramkę na 1-0 dla ekipy lubelskiej. Skromnie, bo skromnie wygrali 2 spotkania, ale także skromnie przegrywali właśnie w półfinale i w meczu o trzecie miejsce turnieju kwalifikacyjnego w Ostrowcu. Po dogrywce przegrali z Flying Dragons Łódź. Tutaj tej drużynie się zrewanżowali. Silesi i Zabrze nie zrewanżują się, bo ta drużyna już odpadła z rozgrywek, a wygrała tamten turniej. Michał Knajdrowski. Przypominam, 3 reprezentantów Polski. Knajdrowski z numerem 17, Rojek z 10, Dulat z numerem 11 w zespole Gloria Victis Warszawa. Także Herbert Paszkowski, niezwykle doświadczony, jeśli chodzi o te rozgrywki. No i bardzo ładnie przedzierał się Erwin Sobiech. Rozgrywki Nike
Play Arena. Nike Play Arena wkraczają w decydującą fazę. Już tutaj, przypominam, pozostanie po fazie ćwierćfinałowej tylko cztery drużyny, które będą walczyły o podium, a tutaj odpowiedź zespołu lubelskiego i szansa na strzelenie bramki, ale doskonale spisał się w tej sytuacji bramkarz warszawskiej drużyny Łukasz Rączka. No i mamy rzut wolny dla Lublinian po faulu grającego z numerem trzecim Łukasza Malinowskiego. Tutaj już oczywiście wyselekcjonowane te drużyny, które miały dzisiaj dobry dzień, poprzeczka i niewiele brakowało, aby Piotr Baran, kapitan zespołu, otworzył wynik. Warszawianie zatrzymani, ale także piłka uciekła poza linię boczną zawodnikowi ekipy lubelskiej. Adrian Dulat, cztery bramki, jeden z trzech najlepszych strzelców tego turnieju jak do tej pory. No i teraz kapitalna okazja dla zespołu warszawskiego. Mamy zmianę, pojawił się w zespole warszawskim Herbert Paszkowski, ten właśnie bardzo doświadczony piłkarz, który już zbliża się do 200 gier w Play Arena. No i zasłonięty bramkarz zespołu lubelskiego broni świetnie uderzenie Michała Knajdrowskiego. Finały Mistrzostw Polski, Nike, Play Arena na obiektach warszawianki w Warszawie. Przypominam, oglądamy pierwszy ćwierćfinał pomiędzy drużynami z Warszawy. Gloria Victis Warszawa i Icar Poker Team Lublin. Na razie 0-0. I z numerem drugim Michał Bloch. Piłka podawana do Łukasza Sobiecha i niedokładne podanie znów zespół z Warszawy. Czyhanie na błąd, na tę jedną, jedyną sytuację, która może przynieść zwycięstwo którejkolwiek z drużyn. Tutaj twardo obrońcy lubelskiej drużyny, ale przejmuje piłkę jeszcze Rojek. Świetnie susz, ratuje zespół lubelski przed stratą bramki w tej sytuacji.
potknął się teraz i omal nie skończyło się stratą piłki. Łukasz Malinowski jednak tak, jeszcze naprawił błąd swojego kolegi Herbert Paszkowski. Domagał się żółtej kartki Erwin Sobiech. Sędzia jednak uznał, że nie kwalifikowało się do tego typu kary to, co wydarzyło się nieopodal linii bocznej, a tutaj w przeciwległy róg Piotr Baran uderzał piłkę. Do swojego vis-a-vis podał w efekcie w tej sytuacji bramkarz Glory Victis Warszawa i nieudane uderzenie Grzegorza Kamińskiego. Kapitan warszawian Herbert Paszkowski. Malinowski. Paszkowski raz jeszcze. No i traci piłkę Marcin Rojek. I koniec pierwszej połowy tego meczu, na razie 0-0 w rywalizacji Glory Victis Warszawa z Icar Poker Team Lublin. Dwa zwycięstwa i porażka zespołu z Warszawy. Lublinianie, dwa zwycięstwa i remis. Tak, rozpoczynamy drugą część tego spotkania. Sędziowie już zajęli swoje miejsca po obu stronach linii bocznych i zespół z Warszawy inicjuje swoją akcję. To jest 25. turniejowy mecz dzisiaj. 24 mecze w grupach, to już jest pierwszy mecz ćwierćfinału. Później jeszcze dwa półfinały, mecz o trzecie miejsce i finał. To już wszystko na głównej arenie. Poradzili sobie Lublinianie, Knajdrowski. No i zagapił się nieco Paszkowski, tracąc piłkę. Ach, bardzo groźnie. Erwin Sobiech uderza piłka nad poprzeczką.
I bardzo mocno, ale zablokowany Adrian Dulat. Zdecydowanie częściej w drugiej połowie w posiadaniu piłki są zawodnicy Gloria Victis Warszawa, drużyny, która, przypominam, zwyciężyła turniej eliminacyjny numer 3 w Ostródzie. No i teraz świetna okazja, jeszcze zwód, jeszcze uderzenie, jeszcze piłka nie wpada do bramki, ależ miał kapitalną szansę Michał Knajdrowski. Triumfatorzy Pucharu Warszawy z 2014 roku mogli objąć prowadzenie. Mateusz Lewicki przed chwilą uderzał. Po rykoszecie ta piłka w końcu wyłapana przez Roberta Susza. No i teraz kapitalna okazja i znów niewykorzystana przez zawodnika zespołu z Warszawy. Piłkarz stołecznej drużyny Michał Knajdrowski nie znalazł sposobu na bramkarza lublinian. Do siebie wzywa arbiter piłkarza z numerem 21 w ekipie z Lubina Łukasza Sobiecha. Dyscyplinuje go w tej sytuacji, by w bardziej parlamentarnych słowach oceniał to, co dzieje się obok niego na placu gry. A teraz rusza już Bartosz Nogas. Nogas, uderzenie i od bramki rozpocznie Gloria Victis Warszawa. Pięć minut do końca tego spotkania. Pada jeszcze Piotr Baran. Obok bramki uderzenie Bartosza Nogasa. Przyjął na siebie impet tego uderzenia Erwin Sobiech. Ruszył Skrzypczyński. I jest faulowany. Jeszcze 3 minuty do końca tego meczu, a później ewentualnie nastąpi dogrywka. Niewątpliwie lepsze, groźniejsze sytuacje mieli w tym meczu zawodnicy drużyny z Warszawy, ale nadal 0-0 i lublinianie bardzo groźni. Z autu Ikar Poker Team Lublin.
Sobiech starał się tam przedrzeć. Sobiech! I świetnie Łukasz Rączka. Sobiech jest niewątpliwie najgroźniejszym piłkarzem w ofensywie zespołu lubelskiego. Mowa o Erwinie Sobiechu, bo jest jeszcze oczywiście Łukasz Sobiech z numerem 21. Słupek, ale ten mocujący, stabilizujący bramkę trafiony piłką wcześniej zawodnik ekipy z Warszawy i teraz kapitalnej szansy nie wykorzystuje Michał Sadło. Jeszcze jedno wybicie przez bramkarza zespołu warszawskiego Łukasza Rączkę. Łatwa strata Dulata. Zablokowany Sobiech. I wszystko wskazuje na to, że za chwilę arbiter zakończy to spotkanie. Będziemy świadkami dogrywki. Wraca do gry Łukasz Raczkowski w zespole z Lublina. Knajdrowski, który nie wykorzystał dwóch bardzo dobrych szans dla ekipy Glorii Victis już w drugiej połowie tego meczu. Tak jest, proszę Państwa, i mamy od razu w pierwszym ćwierćfinale dogrywkę. A ona toczona będzie w myśl takiej oto ciekawej zasady, że co minutę sędzia będzie zatrzymywał grę w trakcie tych dodatkowych 5 minut i każda z drużyn będzie uszczuplana sukcesywnie o jednego zawodnika. No i tak to się będzie toczyło do tak zwanej nagłej śmierci. Kto strzeli bramkę, ten wygrywa. Przy grze 2 na 2 decydować będzie jedna strzelona bramka. Zobaczymy, jaką taktykę wywołują zespoły. Przy takiej temperaturze i przy jednak narastającym zmęczeniu już po 20 minutach zaczyna coraz większe, czyli odgrywać fakt, że zespole z Warszawy kongra jest wyjątkowo krótka, tylko dwóch rezerwowych zawodników. No, za chwilę zobaczymy, jak ta dogrywka będzie nam się układała. Muszą nastąpić ustalenia, którzy zawodnicy jako pierwsi ewentualnie będą schodzili z boiska w każdej z drużyn. Przypominam, po każdej minucie sędzia będzie zatrzymywać czas i będzie zatrzymywać, jak rozumiem, grę. A wtedy kapitanowie, czy kolegialnie zawodnicy będą usuwali jednego z zawodników. Piłkarze z Warszawy już są na boisku. Przez chwilę mieliśmy dwóch Lublinian, jakby już chcieli tej piątej minuty dogrywki, kiedy gra się po dwóch, oczywiście. Na razie dowoływani są ich kolejni partnerzy. No i rozpoczynają tę dogrywkę zawodnicy z Warszawy. Nie zdołał tej piłki przejąć. Grający z numerem 11. Dulat. Nie kończy meczu przez tych pierwszych 5 minut. Gramy dalej. Tylko po prostu co minutę będą zrobić kolejni zawodnicy.
mamy tu innowacje, tak. Drużyny są osłabiane sukcesywnie zdejmowaniem kolejnych graczy, ale nawet jeśli padnie gol dla jednego z zespołów, i tak ta gra nie zostaje przerwana. Dopiero w sytuacji 2-2 ewentualny gol daje nam tak zwaną nagłą śmierć w tej rywalizacji Nike Play Arena w finałach Mistrzostw Polski 2015 roku. Tymczasem z boiska zeszły, no jak chcecie, najsłabsze ogniwa, na razie zawodnicy. Zeszło zatem już po jednym zawodniku z każdej drużyny. No i zostało czterech piłkarzy w polu plus bramkarze. I jeszcze uderzenie zdecydowanie ponad bramką oddane przez Erwina Sobiecha. Kolejni zawodnicy opuszczają boisko, już zostało tylko po trzech graczy z pola plus bramkarze. Wciąż 0-0 remisuje Gloria Victis Warszawa z IKAR Poker Team Lublin. No, zostaną na koniec ewentualnie gracze o żelaznych płucach w drużynach, które w tej chwili toczą na boisku rywalizację, awans do półfinału. I znów po jednym zawodniku odsyłanym poza linię boczną. Wraca w zespole warszawskim Marcin Rojek. On i Lewicki będą organizowali swoją akcję. Lewicki obok bramki. W zespole lubelskim natomiast mamy Krzysztofa Nowickiego i mamy z numerem 10 Erwina Sobiecha i z 7 Piotra Barana. Teraz zmiana, pojawił się Michał Knajdrowski. Tak jest. Piłkarz z pola, Łukasz Sobiech w miejsce bramkarza pojawia się na boisku. A więc Łukasz Rączka na boisku, a tutaj w zespole lubelskim pozostaje dwóch graczy z pola przeciw samotnemu Michałowi Knajdrowskiemu. No i teraz długo, długo będą z pewnością rozgrywali piłkę. Nie będzie im się spieszyło, będą chcieli ten moment egzekucji dobrze przygotować zawodnicy lubelskiej drużyny. Baran i Sobiech. Nie spieszą się, Rączka ustawiony przed bramką. Jeszcze raz Baran.
I jeszcze raz piłka do Sobiecha. Biega między nimi Michał Knajdrowski. Coraz bliżej bramki. Koniec czasu. Gramy dalej. Dwóch na dwóch. Ale gramy. Co się stało? Sędzia inaczej interpretuje regulamin. Lublinianie uważają, że oni powinni wciąż być w posiadaniu piłki, że sędzia teraz nie ma prawa przerywać gry. No właśnie, to jest najistotniejszy moment. Kto teraz będzie w posiadaniu piłki? Czy sędzia prawidłowo zadziałał, przerywając grę? Znów losowanie stron zdecydował arbiter. No jednak znów ułożyło się w ten sposób, że to Lublinianie będą posiadali piłkę. Emocje są niesamowite. Lublinianie, czyli znowu para sobie z numerem 10 w tym znaczniku, w tej koszulce. I z numerem 7 Piotr Baran, kapitan drużyny. Biega Knajdrowski. Znów Baran. Teraz będzie świetna okazja. Nie zdążył Knajdrowski, ofiarnie bramkarz zespołu warszawskiego. Teraz niedokładne podanie. I jest gol. Gloria Victis. Zatem odpada z rozgrywek i awans IKAR Poker Team Lublin do półfinału. Tak kończy się po dramatycznej walce ten pierwszy ćwierćfinał.